Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Dzisiaj nieco bardziej obszerny film niż zawsze. Przygotowaliśmy dla was kilka naprawdę fajnych propozycji. Zapraszam do wysłuchania. Oczywiście pamiętajcie o dwóch sprawach. Po pierwsze, to są nasze propozycje, nasze przemyślenia, nasze wizje na dane mecze. Nikt nie daje tutaj gwarancji, że wszystko się sprawdzi. Budujemy fantastyczną bukmacherską społeczność, żeby dzielić się z wami spostrzeżeniami. My przekazujemy wam nasze w formie wideo, wy przekazujecie nam swoje w komentarzach i o to chodzi, żeby tworzyła się dyskusja. Po drugie, oczywiście odradzamy pakowanie wszystkich propozycji Iwako. Najlepiej wykorzystać to po swojemu, poukładać według własnego uznania. Zaczynamy od spotkania pomiędzy Arsenalem i Manchesterem United. Na Emirates w hicie kolejki Arsenal podejmie Manchester United. No i gospodarze zagrają bez Aleksandra Lacazette, który doznał urazu w środowym, wygranym 5-0 meczu z Huddersfield. Po raz kolejny w tym sezonie, tuż przed meczem z United, bezpośredni rywal traci kluczowego zawodnika. Przed meczem z Liverpoolem urazu na meczu reprezentacji doznał Sadio Mane. W tygodniu poprzedzającym mecz z United kontuzji wykluczającej go z tego spotkania doznał Harry Kane. Teraz kanonierzy zagrają bez swojego najlepszego napastnika. Zastąpi go pewnie Olivier Giroud, ale mimo że Francuz w ostatnim meczu strzelił dwie bramki, nie będzie to wymiana 1-1. Dla Arsenalu jest jednak jedna dobra informacja. Zagrają dzisiaj nie z Manchesterem City, tylko United. A Czerwone Diaby pod wodzą Mourinho w meczach wyjazdowych z top 6 grają fatalnie. Zresztą nie tylko trenując United. Portugalczyk po prostu nie wygrywa takich meczów od 2015 roku. Arsenal na Emirates w tym sezonie stracił zaledwie 4 bramki. Z tego 3 w meczu otwierającym sezon z Leicester. Łatwo więc policzyć, że w 6 pozostałych meczach podopieczni Wengera stracili tylko jedną bramkę. I to o dziwo nie z Tottenhamem, tylko z najgorszą ofensywą ligi, Swansea. W spotkaniu z łabędziami na boisku nie wystąpili razem Kościelny, Mustafi i Monreal, a z tą trójką na boisku Arsenal nie stracił jeszcze bramki w tym sezonie. Zagra więc zespół o świetnej obronie, zespołem, który w meczach wyjazdowych skupia się przede wszystkim na defensywie. Natomiast w ataku wygląda bardzo słabo. Wszystko więc wskazuje na underowy mecz na Emirates. Bardzo prawdopodobne jest skromne zwycięstwo zespołu z Londynu. Nasze 3 spostrzeżenia, 3 przemyślenia na to spotkanie to under 1,5 gola w pierwszej połowie po kursie 1,40 z forbeta, United poniżej 0,5 gola w pierwszej połowie po kursie 1,60 z forbeta lub under 2,5 bramek po kursie 1,85 również z forbeta. Teraz szybciutko przenosimy się do Hiszpanii i skupiamy się na meczu Sevilla z Deportivo La Coruna. Mimo tego, że obie ekipy w dotychczasowych 13 kolejkach zdobyły po 17 bramek, to w ligowej tabeli dzieli je aż 11 pozycji. Mianowicie Sevilla zajmuje 5 miejsce, natomiast dzisiejsi goście 17. Mimo że gospodarze są tutaj zdecydowanym faworytem według bookmacherów i pewnie według większości z was, to my pójdziemy w bramki. W dotychczasowych 6 spotkaniach na swoim boisku Sevilla zawsze trafiała co najmniej jedną bramkę. Dokładna średnia strzelonych goli w meczach ligowych przed własną publicznością przez Sevillę wynosi 1,88. Jeśli chodzi o gości, to w 6 wyjazdowych spotkaniach Deportivo 5-krotnie pokonywało bramkarza zespołu gospodarzy. No i tutaj średnia bramek w meczach wyjazdowych wynosi równo 1,5 bramki właśnie na takie spotkanie. Naszym zdaniem najbardziej prawdopodobny przebieg tego meczu to 2 szybko strzelone bramki przez gospodarzy, którzy na pewno będą chcieli pójść za ciosem po niesamowitym comebacku, który sobie urządzili w poprzedniej ligowej kolejce z Villarrealem. Liczymy, że w szeregi Sevilli wkradnie się lekkie rozluźnienie, które już nieraz miało miejsce w tym sezonie i które naszym zdaniem Deportivo jest w stanie wykorzystać. Nasza propozycja na ten mecz to obie drużyny strzelą gola po kursie 1,65 z forbeta, no i tym samym liczymy na szybkie, ładne i overowe spotkanie. A jeżeli overowe i szybkie spotkanie, to co do tego? No naszym zdaniem rzuty rożne. Sevilla na własnym boisku wykonuje średnio 6 kornerów na mecz. Deportivo na wyjazdach nie jest dużo gorsze, bo średnio 4 razy rozpoczynają grę z narożnika. Jeżeli będzie tak jak przewidujemy, że gospodarze szybko ruszą do ataku, to linia powyżej 8,5 rożnych w meczu po kursie 1,45 z forbeta powinna zostać spokojnie połamana. Oczywiście liczymy też na to, że goście dorzucą coś od siebie. Lecimy dalej. W sobotę o godzinie 20:45 na Estadio San Memes dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku pomiędzy Athletic Bilbao a Realem Madryt. Obydwie ekipy ostatnio są lekko pod formą, a ich ostatnie mecze nie były odzwierciedleniem ich potencjału. Bilbao na ostatnie 5 meczów wygrało tylko 1 w Lidze Mistrzów z Hertą, w lidze zaś nie wygrali już od meczu z Sevillą 14 października, notując przy tym 3 porażki z Barceloną, Leganes i Celtą Vigo oraz 2 remisy z Villarrealem i La Coruną. W międzyczasie zdołali również odpaść z Pucharu Króla w 2 meczu z Formenterą, która na co dzień walczy na boiskach trzeciego szczebla. Zdołali strzelić tylko 1 bramkę na wyjeździe, spotkanie u siebie natomiast przegrali w doliczonym czasie gry, czego efektem była porażka już w 1/16 finału. Wiadomo, że mecze pucharowe rządzą się swoimi prawami, no ale dowodów ich słabej postawy w lidze nie trzeba szukać daleko. 5 meczów bez zwycięstwa i remis ze słabiutką La Coruną naprawdę nie napawają raczej optymizmem. Z kolei Królewscy, chociaż zdobywają punkty, to styl, w jakim to robią, również nie zadawala. Po sensacyjnej porażce z Gironą w La Liga i Tottenhamem w Lidze Mistrzów przyszedł czas na 5 spotkań bez porażki, jednak drużyny, z jakimi przyszło im się mierzyć, to nie były tuzy tej ligi. Wygrane z Las Palmas, Apoelem czy Malagą, z którą notabene Real się męczył, tracąc 2 bramki u siebie, były to pierwsze bramki Malagi na wyjeździe, no powinny być na porządku dziennym. W ostatnim meczu sensacyjnie zremisował
zremisowali z Fuen Labradą. Goście w 25 minucie objęli prowadzenie i omal nie doprowadzili do sensacji, gdyż to oni byli bliżej strzelenia drugiej bramki. Natomiast w drugiej połowie Królewskim udało się opanować sytuację, strzelili dwa gole, lecz w ostatnich minutach zabrakło już koncentracji i spotkanie zakończyło się wynikiem 2-2. Trener Ziganda nie będzie mógł skorzystać z usług Laporte i Muniaina, z kolei w ekipie Zidana wypada Asensio i najprawdopodobniej Bale, dla którego 30 minut z trzecioligowcem, no to niestety za dużo. Biorąc pod uwagę formę obu drużyn, spodziewamy się mało emocjonującego, lecz zaciętego meczu, gdzie to pewnie Real stworzy sobie więcej sytuacji pod bramką rywala. Możliwe, że nawet wygrają to spotkanie, jednak nie spodziewamy się tutaj gradu bramek. Nasza propozycja na ten mecz to poniżej 3,5 goli po kursie 1,60 na Forbecie. Przechodzimy dalej. O 18.30 na Veltins Arena w Gelsenkirchen gospodarze zmierzą się z czerwoną latarnią ligi ekipą z Kolonii. Die Kunigs Blauen wydają się być murowanym faworytem tej potyczki. W ostatnich 8 meczach 5-krotnie zdobywali komplet punktów, a 3 razy remisowali. W ostatniej kolejce zdołali zrobić coś, co wydawało się już niemożliwe. Przegrywając 4-0 z Dortmundem na ich terenie, zdołali zremisować, pokazując swoją determinację i tym samym pogrążyli swoich rywali w kryzysie. Podopieczni Tedesco są w znakomitej formie i mimo iż może nie grają spektakularnego futbolu, są bardzo skuteczni. Na swoim stadionie przegrali tylko z Bayernem, tracąc w lidze zaledwie 6 bramek. Może nie jest to twierdzenie do zdobycia, jednak porażka z liderem ligi była na pewno wkalkulowana w terminarz. Z drugiej strony goście to dostarczyciel punktów. W 13 meczach zdobyli tylko 2 punkciki, przegrywając raz za razem. Strzelili tylko 4 bramki, tracąc przy tym 25, śrubując najgorsze wyniki w lidze w ofensywie, jak i w defensywie. W lidze Europy po 2 ostatnich zwycięstwach nadal mają szansę na wyjście z grupy, jednak biorąc pod uwagę ich ogólną dyspozycję i morale, no nie jest to raczej dobry pomysł w kontekście walki o utrzymanie w Bundeslidze, co powinno być ich priorytetem. Po zwycięstwie nad Arsenalem, które mogło być przełomowe, przyszedł czas na mecz ligowy z Hertą. Niestety zwycięstwo z wyżej notowanym rywalem nic nie zmieniło, a Kolonia, przegrywając 0-2, wróciła na autostradę do drugiej Bundesligi. Podsumowując, przepaść między tymi zespołami jest ogromna, co powinno być widoczne w tym meczu. W tabeli obydwie ekipy dzieli aż 22 punkty, no i morale obu ekip są również zgoła odmienne. Schalke po remisie w derbach Westfalii będzie chciało odnieść kolejne zwycięstwo w lidze, a zdaje się, że przegrywająca raz po raz Kolonia to przeciwnik idealny. Trener Tedesco nie będzie mógł najprawdopodobniej wystawić cały czas Bentaleba i Insui, no z kolei Stoger ma u siebie istny szpital i nie będzie mógł skorzystać aż z 8 piłkarzy. Kontuzjowani są m.in. Huger czy Clemens. Naszym zdaniem Kolonia w tym meczu no się nie przełamie i przegra kolejne spotkanie, stąd nasza propozycja właśnie na ten mecz. Czysta wygrana Schalke na spokojnie po kursie 1,45 na Forbecie, ewentualnie dla odważniejszych Schalke. Połowa koniec 1-1 po kursie 1,90. Ten typ oznacza oczywiście, że Schalke musi wygrać pierwszą połowę, jak i całe spotkanie. No i już na sam koniec przechodzimy do mistrzostw świata w piłce ręcznej kobiet. Rosja-Tunezja. Spotkanie, w którym wykorzystać należy duże value. Rosjanki to drużyna o solidnej obronie z poukładanym atakiem pozycyjnym. Ich grę często można nazwać toporną z powodu właśnie tego stylu. Stawiają na efektywność, jest to kosztem efektowności. Domeną trenera Trefiłowa jest atak pozycyjny. Mecz z reprezentantkami Czarnego Lądu będzie pierwszym spotkaniem dla obu drużyn w turnieju, co dla reprezentantek spornej daje ostatni dzwonek do wypróbowania wszelkiego rodzaju formacji, scenariuszy akcji i sprawdzenia aktualnej formy zawodniczek przed poważniejszymi meczami, jakie czekają Rosjanki po rozgrzewce z Tunezją. Aktualny wicemistrz Afryki jest zespołem o kilka klas gorszym właśnie od Rosjanek, które są wymieniane wśród faworytek do top 3 turnieju. Tunezyjki mają problem ze strzelaniem bramek, no i w grupie C odegrają raczej rolę dostawcy punktów. Nasza propozycja na to spotkanie to poniżej 59,5 bramek po kursie 1,55 z Forbeta. No i drugi mecz to Holandia, Korea Południowa. Holenderki na turniej w Niemczech w bojowych nastrojach jako wicemistrzyni Europy. Tym razem ostrzą sobie pazur na Mistrzostwo Świata, co może być dla nich sporym wyzwaniem, gdyż naszym zdaniem jeszcze około 5 innych drużyn jedzie na niemiecki mundial z podobnym nastawieniem. Oranie uzbrojone w bramce w genialną Tess Wester i z takimi gwiazdami w drugiej linii jak Grot czy Abing nie powinny mieć większych problemów z odprawieniem z kwitkiem aktualnych mistrzyni Azji. Tym bardziej, że zwycięstwo w pierwszym meczu wpłynie motywująco na morale tego stosunkowo młodego zespołu. Spodziewamy się overowego meczu z pokazem fantazji w ataku po stronie przedstawicielek starego kontynentu. Nasza propozycja na to spotkanie to Holandia wygrywa pierwszą połowę, jak i cały mecz tak zwany 1-1 po kursie 1,50 z Forbeta. To są wszystkie nasze propozycje na sobotę. Oczywiście standardowo zapraszam do wyrażania swoich opinii na temat tych typów w komentarzu. Oczywiście wrzucajcie też tam swoje propozycje na sobotę, bo my często sobie z tego korzystamy, często czytamy i co jakiś czas znajdzie się jakaś fajna perełka. Oczywiście na sam koniec przypominam, że bookmacher Forbet przygotował specjalną promocję dla użytkowników i widzów kanału Obstawiamy. Jest to 100% od pierwszej wpłaty do 650 zł. Wszystko o bonusach poczytacie w opisie filmu na dole. Jest też tam oczywiście link do naszej strony, do działu bonusy, gdzie wszystko ładnie jest opisane, także osoby zainteresowane serdecznie tam odsyłam. No i od nas na dzisiaj to by było na tyle. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie.